Zajmuje się chorobą Alzheimera w Polsce 30 lat. Wydaje mi się, że w ostatnim okresie problem pacjentów, ich opiekunów, a także osób, które usiłują im przynosić pomoc jest coraz gorszy. Nasza sytuacja jest coraz trudniejsza. Przede wszystkim zwracano uwagę na to, że, że są trudności w dostępie do lekarza, że lekarze z tej podstawowej opieki medycznej jednak sami nie inicjują takich badań, które by pozwoliły na wcześniejsze rozpoznanie choroby. Więc gdy chory zgłasza się, czy rodzina przychodzi z chorym, gdy już te objawy są nasilone, więc można powiedzieć, że ten pierwszy etap już jest za nimi i właściwie no, już trochę jest za późno na, na, na te działania. Nie ma y Procedur ani propozycji specjalistycznej opieki dla tych pacjentów. Nie ma dla nich żadnych ułatwień, jeśli chodzi o służbę zdrowia. I to zresztą w badaniu TSA wyszło, że ci chorzy najbardziej narzekają na brak dostępu do specjalisty. Nie ma żadnej koordynacji pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Ministerstwem Rodziny, która akurat w przypadku tej choroby jest niezbędna. To jest chory, który wymaga zarówno zabezpieczenia medycznego, jak i opiekuńczego w równym stopniu, bardzo szybko. Nie ma również wsparcia dla opiekuna, a to jest taki pacjent, dla którego dobrostan opiekuna jest równie ważny jak dostęp do póki co dosyć iluzorycznych leków. Problem, jaki mamy w Polsce, i to ten problem tutaj definiowany również przez raport z kontroli, to ten styk opieki nad pacjentem i opiekunę, czy tą rodziną, która, e, która ma to nieszczęście e, e, mieć członka z e, tą chorobą już w tym okresie zaawansowanym e, i e, konieczność jak gdyby, połączenia tej opieki między Ministerstwem Zdrowia a Ministerstwem Pracy Rodzinnej i Pomocy e, Społecznej i takie aktywności robimy, Tutaj robimy to w, w formule e, e, opieki senioralnej i opieki długoterminowej nad osobami, nad osobami niesamodzielnymi. Trzeba, żeby służba zdrowia stworzyła procedurę diagnostyki tych pacjentów. Trzeba, żeby doszło do współpracy Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny w zakresie pomocy dla chorych i ich opiekunów. Trzeba wspomagać organizacje opiekunów, pacjentów z chorobą Alzheimera, ponieważ ja myślę, że ich wiedza na ten temat i ich udział w procesie opieki nad tym chorym jest niesłychanie ważny. To są trzy bardzo proste punkty. Choroba Alzheimera jest dosyć częsta w kategorii wiekowej 65. Plus, to jest kilka procent populacji. E, e, oprócz tego są jeszcze inne choroby, które do takiego stanu e, doprowadzają. Obecnie e, obserwujemy na świecie trend taki zmniejszający liczbę tych osób, ale występuje to jedynie w krajach, gdzie poziom edukacji zdrowotnej jest na tyle duży, że ludzie już e, są w stanie wpływać na tak zwane modyfikowalne czynniki ryzyka. Choroby Alzheimera. Bo na taki najważniejszy, niemodyfikowalny czynnik ryzyka, takim jakim jest wiek, no nie mamy żadnego wpływu. Wszyscy starzejemy się równo, ale już na to, czy dobrze regulujemy swoje ciśnienie krwi. Wieku średnim, czy mamy odpowiednią wagę, czy palimy papierosy, czy nadużywamy alkohol, czy mamy aktywność fizyczną, na to już wpływ mamy. I jeżeli w okresie życia między 50. czy 40. a 60. rokiem życia o to zadbamy, żeby właśnie redukować te czynniki ryzyka, to efekty już widać. Na pierwszym miejscu jest aktywność fizyczna. To Musimy wpajać od najmłodszych lat sposób spędzania wolnego czasu, ale niezależnie od tego, w każdym wieku, w swoim programie funkcjonowania, działania, musimy wyeliminować te godziny spędzane przed telewizją, te godziny spędzane w zwykłych domowych tylko warunkach. Tylko zachęcać jak największą ilość osób do aktywnego funkcjonowania na zewnątrz. Wysiłek fizyczny, trzeba sobie zdawać z tego sprawę, on nie tylko wpływa na nasze mięśnie i na nasze stawy, ale poprawia krążenie, a tym samym poprawia przepływ mózgowy, czyli daje również szansę komórce. Tak więc, to jest, to jest cały zakres badań w którym, i działań, w którym musi być zaangażowane właściwie państwo w całym swoim wymiarze, w zakresie edukacji, w zakresie mediów, w zakresie polityki rodzinnej, w zakresie kształcenia, bo edukacja jest następnym elementem, który odgrywa tutaj istotną rolę. No i wreszcie w zakresie pomocy rozbudowanej zarówno samemu choremu, jak i rodzinie, czyli działania organizacyjne oparte o pełną wiedzę epidemiologiczną, którą resort powinien dysponować. Wobec tego, zważywszy, że ludzie żyją w Polsce o 10 lat dłużej, przeciętnie, to jest rzeczą oczywistą, że liczba osób z chorobą Alzheimera musi rosnąć w naszym kraju. Można oczywiście udawać, że się tego nie widzi, ale ten fakt się nigdy nie zmieni.